Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Gier Marchodzice. Zapraszam na kolejny odcinek z przeglądu pól. Teraz tak zwane, my to gadamy tak bardziej za stodołą, czy tam za brzezinkami. U mnie w sumie to jest działka mojego sąsiada, z którym to wszystko uprawiam. Te zboże uprawiamy razem. To mamy pszenżyto. Bardzo ładne to pszenżyto mu wyszło. Owiec mnie trochę zaczął martwić, wam powiem, widzowie. Zaraz przejdziemy na działkę z owcem. Także jak widzicie, ładne, długie pole z owcem. Mam te buty rozwalone. Wiem, że niedziela dzisiaj, ale no, na pole to w dobrych butach. Szkoda takich dobrych butów na pole. Także widzicie, widzowie, powolutku. Widzicie, od tamtąd dotąd jest ładne pole pszenżyta. No, tak jak mówię, może w następnym sezonie będziemy więcej uprawiać. Moje dojdzie, nasze cyminie. I owiec, tam to będzie większa działeczka. Tu może by się coś wykarczowało, bo tutaj jest las. Także widzicie, widzowie, żniwa niedługo będą, no mówię, tydzień, dwa i będziemy kosić. Pszenżyta wysypią bardzo dobrze, po 5 ton z każdej działki, każdy szacuje 5 ton, 6 da, będzie zajebiście jak dla nas. A bo to jest tylko, żeby była pasza dla byków i dla krów. Najlepszą pasę robimy z pszenżyta właśnie. Upaliliśmy się, że kiedyś była jeszcze z jęczmienia, ale jak zrobić z jęczmienia, to za dużo kurom nie możesz dać, bo jęczmień zabiera białko. I z tego co wiem, to bardzo działa na ten, wiecie na co? Na układ pokarmowy kury. Ładnie. Ładnie, już widzicie, takie ładne pole. Tu mało kto uprawia. Wujek tutaj ma łąkę. Ja będę chciał tamto wyrżnąć całe, jak się brat mamy zgodzi. I widzicie, widzowie, powoli chcemy tu uprawiać, no. Trzeba powoli, bo muszę tego przejść przez pastucha, żeby wam pokazać. Owiec, albo w sumie czekaj, mógłbym w sumie przejść, czekajcie, teraz postaram się przejść. Także widzicie, widzowie, także martwi mnie trochę ten owiec. No nie, nie ma co martwić tego się tym owcem. Poschodził jedno. Ostatnio jak byłem, to był jeszcze zielonkawy, wiecie. Ładny już jest. Jeszcze dwa tygodnie będzie do mucenia. Od tamtąd do... Tam jest krowa. Ale widzicie, widzowie, tak tu wyglądają uprawy. Ocenicie sami, no. Tam dalej są łąki. Już są zajęte. W sumie jest jeszcze jedna łąka, którą może chciał w przyszłości wezmę. Wujek trzyma specjalnie dla mnie tą łąkę, bo wie, że jak brać, to po kolei trzeba brać sąsiadów. Dlatego ja będę chciał iść w gospodarkę. Muszę się spiąć, widzowie. Namawiajcie mnie na to, żebym się uczył na prawo jazdy na traktor, bo z tym to będzie ciężko. Muszę zrobić prawko na samochód. Później jeszcze zrobić od razu na traktor. Bo ja chcę uprawiać gospodarzem, wolę mieć uprawnienia na to i na to. Żeby mi nikt nie powiedział, pan nie ma uprawnień. Pan nie może jeździć tym pojazdem. Także widzicie, widzowie. Tak, coś się stało.
Ty, stanęło się to, czekajcie widzowie. Krzak. Co to tak urosło? Aha. Ja wiem, tu takie coś urosło, ale... Ale widzicie widzowie. Tak to wygląda. Źle nie ma. Pastuch jest pod napięciem. Wiem, bo się sam o tym przekonałem ostatnio. My krowy, nasze krowy są, może to nie są jakieś takie, wiecie, głównie mięsne krowy, bo mleko jak będą dojrzałe, to też będą dawać, ale wiecie o co, do czego zmierzam. Te krowy przez cały tydzień były na łące. Wyznaczyliśmy dwie łąki z pastuchem, tam 40 metrów pastucha, żeby te krowy miały co jeść. Także widzicie widzowie, to tak będzie wyglądać, także łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Ja się z wami żegnam, nie zamulam. Jadę do domu, coś podładować kamerki i może jeszcze się byśmy pojechali do Żelistawic coś nagrać. Także trzymajcie się, do zobaczenia.